Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: ma ducha nieczystego. Oto słowo Pańskie. To, co dzisiaj słyszymy w Ewangelii, to jest takie doświadczenie braku wdzięczności wobec Boga, z którym się zmagamy. Zmagamy się na różny sposób. Zmagamy się przez to, że nie podziękujemy Jezusowi, że nie widzimy, że się należy podziękowanie Jezusowi. A w Ewangelii opisany jest skrajny przypadek, kiedy nawet nie tyle, że się nie dziękuje, co jeszcze dobro, które Jezus czyni, nazywa się złem. Czasami tak mamy też, że patrząc na kogoś, robi coś dobrego, a my mówimy: ale się popisuje, ale się przymila. Oceniamy serce zamiast być wdzięcznym Bogu i drugiemu człowiekowi. Ile razy jest tak, że ktoś coś robi dobrego, a ktoś patrzy na to i mówi: czego chcesz? Zamiast dziękuję, zobaczyć szczere serce, to o co ci chodzi, albo jaki masz interes, co chcesz załatwić. To jest, innymi słowy, dzisiejsza Ewangelia. Ktoś czyni coś dobrego, a my mówimy: jest coś złego. To jest coś złego. O co ci chodzi? I tak czasami bywa, żeby kogoś zwieść, to się ktoś najpierw przymila, aby kogoś oszukać, to bywa. Natomiast w sytuacjach, kiedy mamy doświadczenie, że jednak ta osoba chce mojego dobra i jest mi życzliwa, a jednak nie potrafimy spojrzeć jasnym sercem, jasnym spojrzeniem, tylko szukamy jakiegoś podtekstu wobec osoby, która zasadniczo takich podtekstów nie ma. I tutaj Pan Jezus, który czyni dobre rzeczy i to mocą Bożą, uzdrawia, uwalnia, głosi w mocy Bożej, no jest problem, że ludzie za tym idą. A skoro za tym idą, no to trzeba nazwać Jezusa zwiedzionym przez złego ducha. Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. To jest niesamowite, że tak łatwo jest niszczyć dobro. I to się dzieje też z dobrem, które ktoś obok nas czyni i które my czynimy. Nie tylko z dobrem, które jest gdzieś daleko, ale dookoła nas mamy takie doświadczenie, że zamiast się ucieszyć czymś konkretnie, to niszczymy, mówiąc: a tam to takie małe, albo pomniejszamy to dobro, albo nie doceniamy, albo powiemy sobie, że nie możemy kogoś pochwalić, bo będzie miał piórka zaraz i za bardzo urośnie. Takie niby rzeczy formacyjne, a tak naprawdę nie chcemy podnieść do góry, żeby się ktoś ucieszył, żeby stanął w mocy Bożej. Z wdzięcznością. I to gdzieś budzi w nas to, co się dzieje na początku rekolekcji. Dziękuj. Po prostu dziękuj. Jak będziemy więcej dziękować, najpierw Bogu, potem człowiekowi, ale wdzięczność powoduje, że nasze serce zaczyna się uśmiechać. Że te same wydarzenia, które przeżywaliśmy jako bolesne albo jako jakieś trudne, to jak zobaczymy w tym uśmiech Boży wobec nas, czy troskę Boga o nas, no to okazuje się, że jednak On mnie kocha. Jednak On mnie kocha.
Można różnymi pytaniami powodować wątpliwości albo budzić nadzieję. Żeby powodować wątpliwości, jakiś był wypadek i czy Bóg nie mógł przed tym wypadkiem ocalić. I już mamy wątpliwości, czy Bóg jest dobry, skoro nie ocalił przed tym wypadkiem albo przed tą śmiercią. I tak łatwo jest zasiać coś, żeby pokazać, nie, to nie jest dobro, tylko to jest udawane dobro. To jest udawane. I my też w to wierzymy, niestety, że Bóg jest takim udawanym dobrem, patrząc na różne sytuacje, które się dzieją. A czasami to są tylko chwilowe takie pokusy, które nas odciągają od tego, że Bóg jest dobry i się o mnie troszczy. Fundament na początku to jest odbudowanie tej prawdy. Bogu mogę całkowicie zaufać, bo jest dobry, bo chce, żebym był szczęśliwy. Śluby są po to, żebym był szczęśliwy. Powołanie jest po to, żebym był szczęśliwy. I tak Bóg to wszystko zaplanował, żeby być szczęśliwym. To myślenie, że Bóg nam chce coś zabrać, Bóg chce nas ograniczyć, Bóg ma jakiś zły plan, żeby nas do dobra wychować. To niestety tak funkcjonuje, ale powodem tego jest złe rozumienie krzyża. Że myślimy, że krzyż jest taką złośliwością Bożą wobec nas. Z jednej strony jest narzędziem zbawienia, ale jak nas krzyż spotyka, to Bóg gdzieś tam coś kombinuje. I wiadomo, że każdego, kogo kocha, to tamten krzyż mu daje. No i jak to nazwać, że jest Bogiem dobrym, skoro tak robi? A krzyż nas spotyka nie, że Jezus go nam daje. Jezus nam nie daje krzyża. To zło prowadzi do krzyża. Krzyż jest owocem działania zła. Tak było w przypadku Jezusa i tak jest w naszym przypadku. Jezus nie chce, żeby był krzyż. Ale gdy On przychodzi z powodu zła, to zamienia go w miłość. I to jest działanie Boże. On zamienia zło, które nas spotyka, sam zamienił w moment zbawienia, pokonania tej śmierci, pokonania tego zła. I to samo robi w nas, że gdy nas krzyż spotyka, to On go zamienia w błogosławieństwo. On go zamienia w to, że możemy w tym być szczęśliwi. Jeżeli wszystko złe mówią przeciwko wam, jeżeli i tak dalej, to wszystko jest, to będziecie błogosławieni. I to jest to Bóg tego nie chce. Nie chce tego zła. Ale jak już się zdarzy, jak przychodzi, jak człowiek odwraca, my też to robimy. Robimy to i w małżeństwach, i w zakonach. Ile razy to już widzieliśmy, że zło się nazywa dobrem, a dobro złem. I mówi się, że to w imię Boga. I to są takie trudne rzeczy, ale jakkolwiek będzie to pogmatwane, Jezus nas z tego chce wyprowadzać i pokazywać, ja i tak jestem większy od tego. Jestem większy i dam Ci siłę do życia, dam Ci siłę do tego, żeby iść prostą drogą. Taki jest Bóg. Także popatrzmy na tę Ewangelię z taką wielką chęcią prostego patrzenia, bez tego kombinowania, żeby dobro było dobrem. Lepiej nieraz spojrzeć naiwnie, ale być ocalonym w sercu, niż odwracać, nazywać działanie Ducha Świętego, działanie dobre, nazywać złym. I to jest to bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Że Bóg działa w swojej mocy, a my to nazywamy czymś złym. Niech nas Pan od tego zachowa i bądźmy w czasie rekolekcji, te pierwsze dni szczególnie, bądźmy wdzięczność wobec Boga. Patrzmy dookoła siebie, żeby Bogu za wszystko dziękować. Amen.